Oto patroni honorowi Mystery TV. Dziękuję Wam za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju kanału. Każdy kolejny krok stawiam z przysłowiową duszą na ramieniu. Odgłos zetknięcia podeszwy sportowego buta z posadzką niesie się w głąb opuszczonej fabrycznej hali, przyprawiając o kolejne nieprzyjemne skurcze żołądka. Nie wiem. Daję słowo, nie mam pojęcia, co skłoniło mnie do przyjścia w to miejsce. Oczywiście kłamię. Doskonale wiem, czym się kierowałem. Między innymi ciekawością, chęcią zdobycia wyjątkowego materiału. No dobra, chcę zabłysnąć w świecie show biznesu. Pragnę być popularny, marzę, aby o mnie mówili, a przy okazji pragnę na tym wywiadzie grubo zarobić. Chcę być rozpoznawalny, a nie da się być rozpoznawalnym bez bycia albo odważnym, albo kontrowersyjnym. Dzisiejszy świat ma jasne zasady. Jedna z nich brzmi: nieważne, czy mówią o tobie źle, czy dobrze. Ważne, aby mówili. Pomysł przyjścia w wyznaczone miejsce spotkania wydaje się na równi szalony, co brawurowy. Dlaczego szalony? Nie wiem, czego się spodziewać. Dlaczego brawurowy? Ryzykuję życie. Na początku zastanawiałem się, dlaczego akurat ja. Dlaczego akurat dziwnym zrządzeniem losu wypadło na mnie? Zważywszy jednak na fakt, że jestem dość poczytnym dziennikarzem, należy taką decyzję uznać za jak najbardziej zasadną. Dziwnych zrządzeń losu nie ma. Krótki list z niezbędnymi informacjami na temat nadawcy i miejsca spotkania. Otrzymałem wczoraj, anonimowo. Czarna koperta leżała na wycieraczce w taki sposób, że niemożliwym było, aby jej nie dostrzec. Miejscem spotkania ma być opuszczona hala fabryczna na obrzeżach miasta. A propos, właśnie w niej stoję. Nadawcą rzekomo jest człowiek poszukiwany przez wszystkie spec-służby świata. A wszystko to w związku z kolejną masakrą w centrum miasta. Znów był to wybuch bomby, trzeci z kolei. 250 ofiar śmiertelnych, przeszło 3 razy tyle rannych. Wielu pozostanie kalekami do końca życia. Gość chce się koniecznie ze mną spotkać, pogadać, coś wyjaśnić, a zarazem doprowadzić pewną sprawę do końca. Jakkolwiek tajemniczo i złowieszczo by to nie brzmiało, zgodziłem się na spotkanie. Jestem mniej więcej w 3/4 długości hali. Przez malutkie 2 okienka wpadają do środka cienkie snopy słodko-żółtego ciepłego światła. W powietrzu tańczy kilkaset drobin kurzu. Obdrapane, wymalowane sprejem ściany. Kilka walających się z kąta w kąt foliowych toreb. Porozrzucane śmieci. Wszystko to świadczy o pozostawieniu miejsca samemu sobie. Witam. Wzdrygam się, momentalnie stając w miejscu. Na końcu niepewnie odwracam głowę. Głos zdawał się docierać z końca hali. Gdybym jednak nie spojrzał, nigdzie nikogo nie widzę. Tutaj, na górze. Podnoszę wzrok. Po chwili dostrzegam człowieka, spacerującego po jednym z przęseł konstrukcji dachowej. Na moich oczach gość zeskakuje,
lądując kilkanaście metrów ode mnie. Po raz pierwszy w życiu czuję stające dęba włosy na głowie. Paraliż ciała uniemożliwia wykonanie choćby najmniejszego ruchu. Problematycznym jest nawet zaczerpnięcie tchu. Jestem przerażony. Nie wiem z kim, a może nawet z czym mam do czynienia. Doskonale wiem natomiast, co przed chwilą widziałem. To tak na dzień dobry. Abyś zdał sobie choć trochę sprawę, z kim masz wątpliwą przyjemność. A z kim mam przyjemność? Szepczę cały czas gapiąc się w ziemię. To dziwne, ale boję się podnieść wzrok, by spojrzeć temu komuś w twarz. Bez obaw. Podnieś wzrok. Nie po to zaproponowałem spotkanie, aby cię zabić. Unoszę głowę. Przede mną w odległości 4, może 5 metrów stoi facet, mierzący dobrze ponad 1,90 m. Co do budowy ciała jest po prostu duży. Kaptur kryje jego oblicze. Ubrany w czarne drelichowe spodnie i bluzę przypomina trochę Michaela Myersa z Halloween. To zabawne. Jak sokół przerósł sokolnika. Stworzyliście mnie. Potem tresowaliście, uszyliście i wykorzystywaliście. Wszystko po to, by na koniec panicznie się nie bać. Jako stwórcy jesteście beznadziejni. Czego się nie dotkniecie, to spieprzycie. Głos zakapturzonego jest zwykły, przeciętny, niczym nie wyróżniający się. Kim jesteś? Pytam nieśmiało, drżącym głosem. A gdybym to wiedział, byłbym znacznie mądrzejszy. Do życia zostałem powołany w 1918 roku, zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Nie wiem, co jest moim ciałem, ani z czego ono powstało. To pytanie do mego stwórcy. No ale niestety biedaka nie ma już wśród żywych. Zabrał tym samym tajemnicę do grobu. Nie wiem też, co jest moją duszą i czy w ogóle mam duszę. Być może tajemnicza iskra dająca mi życie pochodziła od wyładowania atmosferycznego. Tego nie wiem. I raczej się nie dowiem. Patrzę na gościa wytrzeszczonymi do granic możliwości oczami. Dostrzega to i jakby nigdy nic kontynuuje zaczętą historię swego życia. Pierwszy właściciel, stwórca, wykorzystywał mnie do pracy. Myślę, że po to zostałem stworzony, aby wyręczać człowieka w pracy. Jestem silny zapięciu, a do tego zbędnym jest mi jedzenie. Nie znałem świata. Nie znałem reguł nim rządzących. Po prostu któregoś dnia otworzyłem oczy i po chwili zorientowałem się, że mogę widzieć, dotykać, smakować, czuć. Niesamowite. No ale radość nie trwała długo. Ledwo stanąłem na nogi, a zostałem bardzo mocno uderzony batem. Bałem się. Nie wiedziałem, co się dzieje. Nie rozumiałem dlaczego. A przede wszystkim, za co czuję ból. Mój stwórca kopał mnie dotąd, aż zacząłem odczołgiwać się w wyznaczaną kolejnymi kopniakami stronę. 10 minut później dotarliśmy do obory, gdzie zostałem wraz ze świniami zamknięty na najbliższych kilka godzin. Świnie śmierdziały. Strasznie śmierdziały. Nie wiedziałem wtedy, co jest dobrym, a co złem. Wiedziałem natomiast, czym różni się piękny zapach od fetoru. Zwierzęta, wokół których odzyskiwałem siły po strasznie bolesnym laniu, traktowały mnie jak wroga. Wciąż szturchały i podgryzały. Nie lubiłem ich. Bolała mnie twarz, plecy, ramiona, ręce, nogi i ogólnie całe ciało. A one, jakby zdając sobie z tego sprawę, coraz bardziej i bardziej na mnie nacierały. Podgryzały, szturchały, zapędzały w róg. Bałem się. Po raz drugi kompletnie niczego nie rozumiałem.
Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, niczego nie dotknąłem. Za co? Za co więc byłem atakowany? Za obecność? Za to, że żyję? Nie pojmowałem tego. Z przerażenia, niemocy, a jednocześnie woli życia, chwyciłem najbliżej podchodzącego prosiaka i z całych sił cisnąłem nim w stado jemu podobnych istot. Rozległ się przeraźliwy pisk. Po chwili wszystkie cofnęły się, dając mi spokój. Nagle drzwi obory otworzyły się i wbiegło trzech mężczyzn. Każdy trzymał w dłoni solidny bicz. Świnie zamilkły. Ciasno stłoczyły się, kryjąc w swym stadzie ciśnięte przeze mnie zwierzę. Ludzie coś tam do siebie mówili. Nie rozumiałem wtedy waszej mowy. W końcu wyszli, zamykając drzwi na skobel. Świnie rozeszły się. Rzucone przeze mnie zwierzę ledwo powłóczyło nogami, będąc zapewne jeszcze pod wrażeniem lotu. Od tamtej pory kilkumetrowa przestrzeń wokół zachodniej ściany była moim terytorium. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat nic nie mówiłem. Chcąc nie chcąc, zapamiętywałem wykrzykiwane w moją stronę przez twórców słowa. Były to jednak wyłącznie rozkazy. Rozkazy i bluzgi. Byli źli i tak samo nieszczęśliwi. Pewnego razu mój stwórca przyszedł w towarzystwie niezwykłego człowieka. Nigdy nikogo takiego nie widziałem. Stwórca był przy nim nikim. Dużo wyższy, postawniejszy, dostojny. No i zapach. Od niego bił zasadniczo inny zapach. Gdybym miał ich zestawić, uciekając się do porównania, opisałbym to jako porównanie gnojówki z najnowszym zapachem Ralpha Lauren. Gentleman oglądał mnie. Szturchał. Mówił coś. Następnego dnia wciśnięty zostałem do małej, drewnianej, jeżdżącej budy. Droga trwała kilkanaście godzin. Źle znosiłem podróż. Non-stop robiło mi się sucho w ustach. Nie zatrzymaliśmy się ani razu. Ani razu też nie dano mi się napić. Ostatnich minut podróży nie pamiętam. Musiałem stracić przytomność. Nowy pan postawił sobie za cel nauczyć mnie czytać, pisać i mówić. Brzmi górnolotnie, choć wcale tak nie było. Chodziło, abym przed publicznością recytował teksty. Były to wiersze, w następstwie których ludzie cieszyli się, śmiali, klaskali. Na koniec występu zawsze musiałem wymówić słowo pokazywane przez kogoś z publiczności. Robiłem to bezbłędnie, a jak oni się wtedy cieszyli. Występowałem na końcu. Przede mną prezentowali swoje umiejętności nadspodziewanie mali ludzie zwani karłami. Facet, który był zarośnięty niczym niedźwiedź oraz kobieta z dwiema głowami. Każdy z występów okraszony był grającą w tle głupawą melodyjką. Cieszyłem się na widok roześmianych ludzi. Choć jakiś wewnętrzny głos mówił, że w tym ich śmiechu coś jest nie tak. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że oni się śmieją nie do mnie, nie z tego, co mówię, a ze mnie. I z tego, że w ogóle jestem w stanie cokolwiek powiedzieć. Skąd miałem to wiedzieć? Nie znałem chociażby słowa szyderczy. Mój nowy pan, prócz tego, że na nas zarabiał, pokazując nasze osobliwości, to jeszcze w przypływie gniewu strasznie nas bił. Szczególnie upatrzył sobie dwugłową kobietę. Najpierw bił jedno z jej oblicz, a następnie wywlekał za ręce do sąsiedniego pomieszczenia i katował jeszcze mocniej. Słyszałem, jak krzyczała, jęczała. Dokładnie w dniu, w którym zrozumiałem znaczenie słowa pomoc, postanowiłem zareagować. Nie było mi tej kobiety szkoda. Nie lubiłem jej. Nie współczułem. Była mi w zasadzie obojętna. Gdy usłyszałem jednak wykrzykiwane słowa pomocy, pomogłem. Dystyngowany pan ze spuszczonymi do kolan spodniami leżał na niej.
Krew z rozbitych nosów kropla za kroplą spadały na ziemię. Chwyciłem go za kark. Odwróciłem w swoją stronę, natychmiast spoglądając w oczy. Na widok jego uczuć uśmiechnąłem się. W jego oczach widziałem podniecenie, żądzę władzy i coraz bardziej wychodzący z ukrycia strach. Strach przede mną. Natychmiast przypomniałem sobie świnię. Ona też miała taki żądny dominacji, pazernie zachłanny wzrok. Mimo wszystko obserwowany w tamtej chwili ludzki strach był wyrazisty, jakby bardziej świadomy od tego świńskiego. Na jego widok uśmiechnąłem się. Zacząłem go pochłaniać, upajać się nim. Zacisnąłem dłonie. Mój pan tymczasem zaczął się dusić i charczać. Dopiero teraz jego wzrok wyrażał apogeum strachu. Upajałem się jego przerażeniem. Po raz pierwszy w życiu rozumiejąc, dlaczego ludzie tacy są. Was po prostu pociąga to, co złe, brutalne, a zarazem wygodne. Ubóstwiacie bezkarność, ale tylko w jedną stronę, gdy dotyczy was. Inni czyniący wam krzywdę są źli, natomiast wy – żenujące. Powoli zacząłem rozumieć naturę swych stwórców. W chwili, kiedy poczułem nieprzyjemną woń wydzielin, stanęło mi przed oczami stado świń. Mimo wszystko, nawet one, wszystkie razem wzięte, tak nie śmierdziały. Wtedy po raz pierwszy nabrałem obrzydzenia do swego stwórcy. Tak słabego, tak ułomnego i nieporadnego, sztywnego i śmierdzącego. Zacząłem się was brzydzić. Zabiłem wszystkich. Zarówno dwóch pomocników mojego pana, jak również zarośniętego mężczyznę, karły i dwugłową kobietę. W ich oczach nie widziałem jednak strachu, a radość. Tak jakby cieszyli się z końca swej egzystencji. Mieli dość życia i wiecznie drwiących z nich ludzi. Mieli dość wyzwisk, kpiących spojrzeń i wytykania palcami tylko dlatego, że są inni. To właśnie w ich oczach po raz pierwszy zobaczyłem pełne, szczere dobro i wdzięczność. Zacząłem uczyć się uczuć. Schronienie znalazłem w pobliskim lesie. Przez najbliższe miesiące poznawałem świat roślin i zwierząt. Równie brutalny, co ten wasz. Równie bezwzględny. Jednak mimo wszystko mniej zakłamany. Duży wkład w rozwój mojego istnienia wnieśli pewni mnisi. Po raz pierwszy spotkałem ich kilkanaście metrów od klasztoru, w którym mieszkali. Przy którymś z kolei spotkaniu zaprosili mnie w swoje progi. Nie wyglądali na złych. Nie widziałem, aby kiedykolwiek i komukolwiek zadawali ból. A trzeba przyznać, że od kilkunastu dni bacznie ich obserwowałem. Bardzo dziwiły mnie ich obyczaje. W wielu miejscach ich klasztoru wisiał ukrzyżowany, cierpiący człowiek. Tak go wtedy nazywałem, bo i tak wszystko wtedy widziałem. Będąc uczestnikiem mszy, przestraszyłem się. Nie znałem ich obyczajów, ale klękanie przed kimś na kolana, żałowanie za cokolwiek, co świadomie zrobiłem lub czego w ogóle nie zrobiłem i picie krwi, jedzenie ciała, bardzo mi się ten ich obrzęd nie spodobał. To było brutalne, agresywne, źle mi się kojarzyło. Wstałem i mając jak najszczersze chęci, zdjąłem z krzyża umierającego na nim człowieka. Nie chciałem źle. Chciałem sprawić im radość, aby już nie musieli patrzeć na jego męki. Chciałem mu ulżyć. Zaatakowali mnie pięściami i kijami. Krzyczeli, że chcę zniszczyć symbol ich wiary, że jestem zły, bo podniosłem rękę na wiszącego człowieka. Ja naprawdę chciałem dobrze. Nieprzerwanie powtarzali: widzisz cierpienie, nie stój bezczynnie, reaguj. I co? Co innego mówili, a co innego później robili. Pamiętałem spojrzenie zarośniętego faceta i dwugłowej kobiety. Jezus, mimo że był z drewna, miał taki sam wzrok. Miał dość. Chciał, aby to się skończyło.
po raz kolejny zostałem niezrozumiany. Zabiłem ich wszystkich, czerpiąc mnóstwo radości z każdego przerażonego spojrzenia. Na koniec poskładałem w podziemnych grobach wszystkich wiszących na krzyżach ludzi. Miałem w planach ukrzyżować każdego z zabitych mnichów. Ostatecznie nie chciało mi się na to tracić czasu i energii. Podczas przemierzania rozległych podziemi klasztoru całkiem przypadkowo odkryłem podziemne przejście prowadzące do sekretnego pomieszczenia po brzegi wypełnionego starymi księgami. 5 lat spędziłem na czytaniu ksiąg. Czytałem codziennie, dzień w dzień, z przerwami na sen. Na niektórych regałach widniał napis zakazane. O dziwo, w tych zakazanych było dużo mniej przemocy niż w pozostałych. Nie rozumiałem. Zresztą po dziś dzień ciężko mi zrozumieć, jak to jest i na czym polega wasz świat. Z całych sił bronicie się przed dobrem, wolnością. W pełni świadomie rzucacie się w objęcia zła. Praktycznie, ponieważ w teorii wszystko wygląda u was inaczej, ładniej, przyjemniej i bardziej pokojowo. Fakt faktem, można żyć nieprzerwanie, czerpiąc energię z cierpienia innych. Wiem coś o tym. Ale w takim samym stopniu można żyć, czerpiąc z radości i miłości. Uwierz mi na słowo. Mógłbym tak mordować i zabijać was bez końca, czerpiąc radość z przerażania gapiów i bólu rodzin. Mógłbym zabijać masowo i pojedynczo. Mógłbym każdego z was odprowadzać wzrokiem do samego piekła, ale nie chcę. Nie bawi mnie to. Wolę czerpać energię z uśmiechu. W tej chwili mój rozmówca zsuwa kaptur. Moim oczom ukazuje się poszywana z fragmentów skóry blado-szara, jakby porcelanowa twarz. To, co najgorsze, nie tkwi w naokrętkę połączonych fragmentach mdłej skóry. Nie tkwi w groteskowo przyszytych ustach, ale w malunku zdobiącym twarz, mającym za zadanie upodobnić go do klauna. Od razu widać, że malunek ma już swoje lata. Kąciki ust nieco zmieniły położenie. Natomiast biały makijaż wokół oczu poprzecinany jest sporą ilością brust i zmarszczek. Nie jestem w stanie oddychać. Duszę się. Czuję, że się duszę. Pragnę dawać uśmiech. Nic więcej. Po to cię tu zwabiłem. Myślisz, że nie wiem, że budynek jest okrążony? Myślisz, że nie wiem, że równo za minutę wpadnie tu kilkudziesięciu uzbrojonych po zęby żołnierzy? Wszystko to wiem. Ciebie, idioto, zabiją. Zawsze tak robią, aby nie mieć świadków. W drugim scenariuszu zrobiliby z ciebie wariata. Drugi scenariusz zarezerwowany jest jednak dla tych mniej szkodliwych. Padniesz tu na kolana wraz ze swymi marzeniami o sławie, splendorze, bogactwie. Stanie się to dokładnie za 30 sekund. Mnie natomiast otoczą. Będą krzyczeć, abym się nie ruszał. W przeciwnym razie otworzą ogień. Nie ruszę się, chociaż mógłbym. Zaczęliby wtedy strzelać. Mi ich kule nie zaszkodzą, ale twoje ciało rozerwane zostałoby na strzępy. Tak naprawdę poczułbyś 4 pierwsze postrzały. Każdy jawiłby ci się niczym wbijany gwóźdź. Późniejszy ból momentalnie odebrałby ci zmysły. Ale spokojnie, bez obaw. Gwarantuję, że nie poczujesz tego. Pozwolę, aby najnormalniej w świecie zgasili ci światło, strzelając prosto w pusty łeb. Moje ciało skrępują. Przetransportują do tajnego laboratorium i przystąpią do badań. Tajne laboratorium, za które sami zapłaciliście. Wcześniej czy później stworzą hybrydę, która będzie miała zarówno moje, jak i wasze geny. Myślisz, że po co to zrobią? Otóż w celu stworzenia żołnierza doskonałego, w
każdej chwili gotowego do wdrażania w życie pomysłów kolejnego szaleńca, nie pytającego, nie czującego, nie myślącego, pazernego idioty. I stworzą. Na swoje nieszczęście stworzą. Stworzą osobnika doskonałego, a następnie rasę idealną. Będziemy wszechstronni. Wszystko w zgodzie z nową księgą Neosu. Będziemy czerpać radość zarówno z miłości, troski, radości okazywanej sobie nawzajem, jak i z unicestwiania was, ludzi. Nigdy nie zapomnimy o naszych stwórcach. Pamięć o nich będziemy pielęgnować po wsze czasy. Musimy wiedzieć, jak należy postępować, aby się kimś takim nie stać. Zapewne zastanawiasz się, po co ci to mówię. Otóż po to, aby każde moje słowo zostało nagrane na twój dyktafon. Za 5 lat taśmy wyciekną do publicznej wiadomości. Oczywiście nikt nie potraktuje tego poważnie. Nikt nie uwierzy w ich autentyczność. A głoszący prawdę będą wyszydzani. O tak, w tym jesteście mistrzami. Tymczasem 2 lata później będzie nas już tylu, że wasze dni będą zdawały się być policzone. Ledwo oddycham. Robi mi się ciemno przed oczami. Przez halę przebiega hałas wyważanych drzwi. Kilka sekund później zarówno dziennikarz, jak i jego postawny rozmówca zostają otoczeni przez zwarty oddział wojskowych. W powietrzu nosi się obłok kurzu. Niesamowicie jaskrawe światła oświetlają twarze obu zatrzymanych mężczyzn. Redaktor mruży oczy. W końcu opuszcza głowę. Postawny patrzy się w światło lamp, kompletnie nic sobie z tego nie robiąc. Jego czarne oczy zdają się nie reagować na sztuczny blask. Pozostają niewzruszone, niczym sztuczne oczy upiornej lalki. Mężczyzna klęka, splatając obie ręce na głowie. Kajdanki! Dajcie drugie kajdanki! Jednymi go nie skuję! Krzyczy zdenerwowany wojskowy. Po chwili na nadgarstkach postawnego, klęczącego mężczyzny pojawiają się świecące kółeczka kajdanek. A co z nim? Jeden z żołnierzy wskazał ledwo trzymającego się na nogach dziennikarza. Dyrektywa 555. Pozbyć się. Ale jak to? Zaraz, panowie, mieliśmy umowę! Krzyczy mężczyzna, czego następstwem jest natychmiast wetknięty mu w usta knebel. Duży, skuty kajdankami gość uśmiecha się. Trzymającym go na muszce żołnierzom nie jest jednak do śmiechu. Obserwowany przez nich uśmiech nie jest śmieszny, nie jest zabawny, nie jest nawet godny pożałowania. Jest po prostu strasznie zły. Jakie rozkazy? Mamy czekać na sekcję 6. To laboratorium. Zgadza się. Mają go zabrać osobiście. Od autora. Jeżeli nie podoba ci się moja historia, stwórz swoją i baw się przy tym dobrze. Film powstał przy wsparciu naszych patronów. Dziękuję wam za to, że jesteście. Scenariusz Gabriel Grula. Czytał Jakub Rutka.